Cześć! Dziś zabieramy Cię do Barcelony, pięknego hiszpańskiego miasta, stolicy Katalonii. Spędziliśmy tu 2 dni, a w tym odcinku zaprezentujemy między innymi Barcelonę Gaudiego. Film jest relacją z pierwszego dnia naszej podróży i może być potraktowany jako swoisty przewodnik. Przylecieliśmy na lotnisko El Prat, które znajduje się około 13 km od centrum Barcelony. Możemy dostać się stąd do miasta autobusem, metrem lub pociągiem podmiejskim. Przy wyjściu z lotniska znajduje się informacja turystyczna, gdzie uzyskamy informacje o transporcie do centrum. Co ciekawe, możemy kupić tutaj kartę turystyczną Barcelona Card, której zakup oferuje nam darmowe przejazdy metrem, autobusami czy koleją podmiejską, na przykład przez 48 godzin. Karta ma różne formy i ceny. Niektóre z kart uprawniają również do zniżek w różnych atrakcjach turystycznych. W Barcelonie jest aż 12 linii metra. I dla nas był to zdecydowanie najszybszy i najwygodniejszy środek transportu. Barcelona to mekka modernizmu, fanów piłki nożnej oraz wielbicieli sztuki i dobrej kuchni. Wysiadamy przy Passage de Gracia i po wyjściu ze stacji metra naszym oczom ukazuje się wspaniały budynek – Casa Batlló. Mozaikowa fasada Casa Batlló przywodzi nam na myśl dom z baśni lub marzenia sennego. To wyjątkowe dzieło modernizmu swój wygląd zawdzięcza Antoniemu Gaudiemu, który to przydał stojącemu tu wcześniej gmachowi bajkowych kolorów i kształtów na zlecenie barcelońskiego przemysłowca. Jednak to nie jedyne dzieło tego genialnego architekta w tym mieście, o czym przekonamy się już wkrótce. Przesiadamy się na inną linię metra i ruszamy do parku Güell. Ten baśniowy park jeszcze do niedawna był darmową atrakcją. Dziś musimy zakupić bilet wstępu. Ale masz wielki plecak. Siedzą papugi na drzewach, zobacz. Zielone. Park jest kolejnym dziełem mistrza Gaudiego. Każdy, kto dotrze tutaj stromymi uliczkami, zobaczy baśniowe budowle oraz imponującą panoramę Barcelony. Położony nad kolumnadą olbrzymi taras jest okolony serpentynową, kolorową ławką o długości 150 metrów i jest najdłuższym dziełem sztuki abstrakcyjnej na świecie. Park nie powstałby jednak nigdy, gdyby nie marzenie Eusebiego Güella. Ten kataloński przemysłowiec i mecenas Gaudiego przywiózł z licznych podróży do Anglii fascynację tamtejszymi ogrodami. W Barcelonie zapragnął wybudować osiedle ogród na wzór angielski,
kompleks miał powstać na liczącym 15 hektarów terenie poza centrum miasta. W jego skład wchodzić miały między innymi ulice i rynek. Prace rozpoczęto na początku XX wieku, a zakończono w 1914 roku. Projekt niestety upadł, gdyż z 60 działek, które przeznaczono do sprzedania, nabywców znalazły tylko 3. Jedną z działek kupił sam Antoni Gaudi, który wybudował tu swój dom. Architekt mieszkał w nim przez 20 lat, zanim przeniósł się do pracowni przy Sagradzie Familii. Wejścia do parku strzegą dwie budowle przypominające piernikowe domy z baśni. U Jasiu i Małgosi to tutaj mieli rezydować recepcjoniści i administratorzy osiedla. Kim był ów Gaudi, który tak wyraźnie wpłynął na architekturę Barcelony? Gaudi to genialny architekt. Jest niedoścignionym rekordzistą pod względem ilości dzieł, które UNESCO wpisało na listę światowego dziedzictwa. W Barcelonie aż 6 budynków Gaudiego prezentuje ludzki geniusz twórczy. Antoni Gaudi urodził się w 1852 roku w Reus koło Tarragony w rodzinie kotlarzy. Artysta był też miłośnikiem przyrody, ponieważ jako dziecko dużo chorował, matka często zabierała go na spacery. Inspiracje do swoich dzieł czerpał wprost z formy fauny i flory. W 1878 roku, po ukończeniu studiów w Barcelonie, Gaudi otrzymał tytuł architekta. Profesorowie uznali, że będzie z niego albo wspaniały architekt, albo szaleniec. Ostatnie lata życia poświęcił swemu najważniejszemu dziełu – Sagradzie Familii. Umarł w 1926 roku, po potrąceniu przez tramwaj, gdy jak co dzień udawał się piechotą przez Barcelonę do kościoła świętego Filipa Neri. Na spacer po parku warto zaplanować 3-4 godziny. Liczne uliczki, zakamarki, a także artyści, którzy znajdują się w parku, zachęcają do dłuższego pobytu w tym miejscu. Do Barcelony udaliśmy się w grudniu. Stąd w mieście napotykamy w wielu miejscach targi świąteczne. Jeden z nich znajduje się obok Sagrada Familia. Zwiedzanie tego wyjątkowego kościoła, który jest w dalszym ciągu w budowie, było naszym marzeniem. Po zakupie ostatnich 2 biletów przez internet, jest to jedyna możliwość zakupu biletów, ruszamy na zwiedzanie. Koszt biletów w 2023 roku to minimum 26 euro.
a przed zwiedzaniem czeka nas kontrola bezpieczeństwa. Sagrada Familia, czyli świątynia świętej rodziny, budowana jest od ponad 142 lat. Na pomysł budowy świątyni wpadł barceloński księgarz i wydawca Josep Maria Bocabella. Ideą Gaudiego było zbudowanie świątyni idealnej. Święta Rodzina jest pełna symboliki religijnej. Trzy fasady kościoła odpowiadają tajemnicom narodzenia, męki i chwały. Nad świątynią miało królować 18 wież. 12 z nich poświęconych apostołom, 4 ewangelistom, 1 Marii i najwyższa 170-metrowa, uwieńczona krzyżem, Jezusowi. Gaudi objął kierownictwo projektu w 1883 roku, półtora roku po rozpoczęciu budowy. Łącznie pracował nad nim przez 43 lata. Wnętrze świątyni imponuje rozmiarami. Na powierzchni 4,5 tysiąca metrów kwadratowych mieści się nawet 10 tysięcy wiernych. Za sprawą kolumn, z których trzonów niczym z pni drzew wyrastają mniejsze od nogi gałęzie, wnętrze Sagrady Familii przypomina las. Gaudi mówił: to drzewo, które rośnie obok mojej pracowni, jest moim mistrzem. W głębi znajduje się apsyda z 7 kapliczkami. W podpiwniczeniu świątyni umieszczono muzeum, które gromadzi makiety, zdjęcia i rysunki kościoła. Można tu też zobaczyć konfesjonał, zaprojektowany przez Gaudiego. Sagradę Familię możemy zobaczyć również bezpłatnie, w czasie mszy świętej. Nie wolno jednak wówczas zwiedzać oraz kręcić filmów i robić zdjęć. Wracamy do centrum Barcelony, na plac Catalunya. Stamtąd deptakiem ruszamy w kierunku portu. Ulica La Rambla jest sercem Barcelony. Przy tym ponad jednokilometrowym deptaku znajdziemy liczne stragany, ekskluzywne sklepy, restauracje i bary tapas. Przy La Rambla znajduje się również targ miejski, La Boqueria. Nowy budynek targu powstał w 1840 roku. Do wnętrza prowadzi modernistyczny łuk z kutego żelaza, zwieńczony herbem Barcelony. Co ciekawe, początki tego rynku sięgają średniowiecza. Już w XIII wieku kupcy stawiali tutaj swoje stragany. Thank you.
targu kupimy wiele wspaniałych produktów. Owoce, orzechy, ryby, mięso, przyprawy, słodycze. Możemy zjeść tu również pyszny posiłek. Barcelona ma aż 39 bazarów z żywnością i 4 targowiska specjalne. Ulicą La Rambla dojdziemy do portu Güell. Ta nadmorska dzielnica również bogata jest w wiele atrakcji. Zaczynamy od 60-metrowego pomnika Kolumba, który ma upamiętniać przybycie podróżnika do Barcelony po odkryciu Ameryki. Wkrótce wrócimy w to miejsce ponownie. Port Güell, czyli Stary Port, to doskonałe miejsce na spacer po nabrzeżu, wśród nowoczesnej architektury, jachtów i palm. Ponieważ słońce chyli się ku zachodowi, udajemy się do atrakcji, której słońce nie jest szczególnie potrzebne. W szkole. Idziemy do akwarium, oceanarium w Barcelonie na wybrzeżu. Barcelońskie akwarium otwarte zostało w 1995 roku. Daje nam niepowtarzalną okazję obejrzenia śródziemnomorskiej i tropikalnej fauny i flory. W 20 zbiornikach możemy zobaczyć zwierzęta i rośliny z Morza Karaibskiego, Czerwonego czy Śródziemnego. Ale ławica. Największą atrakcją akwarium jest podwodna podróż przez Morze Śródziemne. Ruchomy tunel o długości 80 metrów wewnątrz ogromnego zbiornika wodnego. Przez szklane ściany możemy podziwiać około 80 różnych gatunków ryb pływających w 4,5 milionach litrów wody. Wielkie wrażenie wywołują pływające nad głowami rekiny. Są tu olbrzymie rekiny byki, mierzące do 3 metrów długości, i rekiny Milberta, które osiągają do 2,5 metra. Sala Planeta Aqua to królestwo sympatycznych pingwinów Humboldta. W odkrytym zbiorniku 20 tysiącach litrów wody pływają natomiast raje, krewne rekinów. Odtworzona jest tu również tropikalna rzeka, w której możemy znaleźć na przykład czerwone piranie. Akwarium to zabawa i edukacja dla całej rodziny. Thank you.
O, Sylwia się była na złocie podwodnej. Ale fajnie! No. Można wcisnąć. Zepsuć. Kiedy opuszczamy akwarium, w Barcelonie zapadł już zmrok. Spacer po nabrzeżu pozwala odkrywać miasto w nocnej odsłonie. Świąteczne iluminacje i kiermasze przyciągają tłumy mieszkańców i turystów. Mimo adwentu nie wszyscy jednak świętują. W drodze do hotelu napotykamy grupę strajkujących ludzi. W Hiszpanii od wyborów parlamentarnych latem 2023 roku panuje kryzys polityczny. Lewicowy premier Sanchez próbuje zdobyć głosy, między innymi mieszkańców Katalonii. Katalończycy zażądali amnestii dla kilku tysięcy osób, zarówno skazanych, jak i tych oczekujących na swoje procesy, za zorganizowanie nielegalnego referendum niepodległościowego w 2017 roku. To był bardzo ciekawy dzień w Barcelonie. Kolejny szykuje dla nas nie mniej wrażeń i atrakcji. Ale o tym opowiemy Wam w kolejnym odcinku.